Redakcja mnie wysłała na samym początku wojny. I trafiłem do Kijowa na najbardziej... To wszystko wyglądało jak z filmów Szulkina. Puste ulice, gdzie były tylko tak zwane blokposty. Żadnego człowieka, tylko wojsko. Miałem duże szczęście, że trafiłem na ambasadora Cichockiego, który był wtedy jedynym polskim dyplomatą w Kijowie. I gdyby nie on, to nie trafiłbym na tę słynną pierwszą konferencję prezesa Kaczyńskiego, Morawieckiego i Załęskiego. Tam każdy ma jakąś straszną historię do opowiedzenia tak naprawdę. Wszystkie drzwi były otwarte. To były niesamowite historie, dlatego że gdziekolwiek nie wszedłem i tłumaczyłem się, miałem kilka razy takie sytuacje z patrolami, gdzie wiadomo, że nie wolno fotografować ani wojska, ani policji, ani służb specjalnych. I mówiłem, że jestem z Polski i wtedy oni mówili spokojnie, dobrze, możesz robić. Gdziekolwiek bym nie pojechał, to otrzymywałem pomoc. Noclegi, jedzenie, no, cokolwiek bym sobie wymarzył. Najtrudniejsze było robienie zwłok ekshumacji. Ja te zdjęcia wyrzuciłem, nie przysłałem ich. Chciałem przede wszystkim pokazać takie pojedyncze tragedie. Chciałem nadać imiona tym statystykom, które widzimy codziennie w wiadomościach, tym wydarzeniom, wypowiedziom polityków. Chciałem też, żeby po prostu ludziom, odbiorcom łatwiej było to zrozumieć poprzez zbliżenie się jakoś do ludzi, którzy doświadczają tej wojny, którzy przybywają na Ukrainie, którzy przez nią stracili najbliższych dobytek. No to jest niewątpliwie trudne, żeby powstrzymać emocje, które ta druga strona, no, które się udzielają po prostu, no bo to są historie tragiczne i ludzie o nich opowiadając płaczą, przeżywają to jeszcze raz. Ważne jest, żeby mieć wrażliwość, żeby nie dopytywać, kiedy wiedzieć, kiedy po prostu przestać, żeby emocjonalnie nie narażać rozmówcy. Pamiętam też taką sytuację, kiedy mężczyzna w szpitalu, którego brat zginął na jego rękach przez odłamek rakiety, która uderzyła w jego podwórko, opowiadał mi o tym. On oczywiście płakał i na koniec podziękował za to, że w ogóle ktoś usłyszy dzięki mnie jego historię. Na Ukrainie spędziłem miesiąc przed wojną i na początku wojny, a później 2 miesiące już w jej trakcie. Trudno to określić tak, że wyszło się z tej wojny, bo jestem z nimi w kontakcie, to ciągle się tym żyje, ciągle się tym myśli, ciągle się rozmawia z nimi o tym, jak wygląda sytuacja. I chyba jeszcze nie jestem w takim momencie po. Gdzieś, mimo że wyjechałem z kraju, no to jeszcze te historie we mnie są, pewnie będą zawsze. Ale ciągle czuję je blisko, mimo tej fizycznej odległości.